Co tu zrobić z tym człowiekiem? Nominowany w kategorii muzyka popularna, muzyka rozrywkowa jest Marcin Masecki, twórca tej płyty. Sztuka fugi Bacha w interpretacji na fortepian, nagrany na dyktafon. To jest artysta, który po prostu się nie daje sklasyfikować jednoznacznie. To jest oczywiście płyta z kręgu muzyki poważnej. Wykonanie jak najbardziej pasujące poziomem do tego, co się na scenie muzyki poważnej robi. Natomiast prawdopodobnie w tej nominacji chodzi również o tę płytę, bo krytycy, którzy pomagają nam stworzyć zestaw nominacji, bardzo cenią Maseckiego również za album jazzowy grupy Profesjonalizm, który ukazał się kilkanaście miesięcy temu. Na jedną nóżkę powaga, na drugą nóżkę jazz, ale gdybym chciał teraz rękami złapać za wszystkie sznurki muzyczne, za które łapie Marcin Masecki, to nie starczyłoby mi rąk, dlatego że jest jeszcze grupa Paris Tetris, troszkę bardziej popowa, ale też z zawartością elektroniki, zupełnie inny rejon muzyczny. I jest jeszcze Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, którą kieruje Marcin Masecki od dwóch sezonów. Wielki big band, ale nie jazzowy do końca, tylko właśnie rozrywkowy. Co zrobić z tym człowiekiem? No, nominować, oczywiście, nominować. Sponsorami paszportów polityki są Bank Pekao S.A., PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenasi polskiej kultury.